Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego tak często się kłócimy. Na przykład, dlaczego również osoby bardzo inteligentne nie potrafią dogadać się w podstawowych światopoglądowych kwestiach. Skąd to się bierze, że ludzkość wraz z postępem nauk nie dochodzi do coraz większej jedności, do coraz większej spójności, do coraz większej zgody, a czasami można mieć wrażenie, że wręcz przeciwnie, że coraz więcej wiadomości sprzyja raczej tworzeniu kłótni i drastycznych podziałów. Zapraszam. Będę tutaj komentował moim zdaniem kluczowy materiał na kanale Wojna Idei. Ukazał się tam niedawno materiał, krótki film o ideach i wydaje mi się, że w kontekście działalności pana Szymona Pękali jest to materiał taki, można powiedzieć, konstytucyjny. Traktuje on o fundamentach ludzkiej moralności i o tym, w jaki sposób one wpływają później na to, jak ludzie postrzegają rzeczywistość. Innymi słowy, co sprawia, że jedni uważają coś za wielką świętość i coś absolutnie nienaruszalnego, a inni uważają zupełnie inne rzeczy za absolutnie kluczowe. A więc co sprawia, że ludzie tak łatwo różnią się w tych najważniejszych kwestiach? Przytoczę krótko treść tego materiału, bo moim zdaniem jest to rzecz, nad którą naprawdę należy się zastanowić i później skomentuję, bo bez wątpienia ten materiał również wymaga komentarza. Pan Szymon Pękala najpierw przytacza 6 fundamentów moralności, powołuje się na konkretnych badaczy, którzy zajmowali się tymi wszystkimi sprawami. Jeśli chodzi o szczegóły, to odsyłam po prostu do tego materiału. Zachęcam do zapoznania się z nim. Ja chcę tutaj tylko streścić, co tam zostało przedstawione, co jest istotą sprawy. A więc fundamenty moralności, które my byśmy powiedzieli, są zapisane w naszej naturze. Tam w tym materiale często pojawia się takie wyjaśnienie ewolucyjne na zasadzie, że ludzkość w ramach swojej ewolucji, rozwoju potrzebowała takich i takich zastosowań. My możemy sobie wziąć w nawias kwestię tego, w jaki sposób one się w naszej naturze znalazły. To jest rzecz drugorzędna, o czym już mówiłem w moich materiałach na temat ewolucji. Czy Pan Bóg posłużył się taką czy inną drogą stwarzania naszego ciała jest dla nas drugorzędne. Ja tutaj będę mówił po prostu o tym, że faktycznie te fundamenty moralności są zapisane w naszej naturze. Są one bardzo wyraźnie widoczne na tym poziomie emocjonalnym. Przy tym sobie po prostu zostajemy bez rozstrzygania tych kwestii. Jeśli kogoś to interesuje, to odsyłam do moich materiałów w playliście Obrona Wiary. Tam jest sporo tych materiałów poświęconych również właśnie ewolucji. Teraz te fundamenty moralności. Pierwszy fundament przytoczony w tym materiale to fundament troski. Myślę, że jest to samo w sobie dosyć proste. Ludzkość postrzega, odczuwa potrzebę opiekowania się tym, co w jakiś sposób jest postrzegane jako niewinne i bezbronne. Jest to właśnie naturalne, tak? Jest to coś, co jest zapisane głęboko w naszej naturze. Drugi fundament to fundament sprawiedliwości, który w jakimś stopniu można dostrzec, jak to pan Pękala wyjaśnia, już u różnych zwierząt. Przytacza on przykład małpy, które ewidentnie czują się właśnie niesprawiedliwie potraktowane, gdy za takie same zadanie otrzymują inną nagrodę. Zwraca on słusznie również uwagę, że dla nas sprawiedliwość nie polega tylko na takim banalnym wszystkiemu dać, każdemu dać po równo, a każdemu według włożonego w to wkładu. Czyli ludzkość to jest dla nas zupełnie naturalne, że człowiek za pracę nie otrzymuje dokładnie takiej samej kwoty, tylko stosownie do wykonanej pracy otrzymuje więcej lub mniej, zależnie właśnie od tego, czy jego praca była bardziej odpowiedzialna, czy była cięższa, czy wymagała większego zaangażowania.
a więc fundament troski, fundament sprawiedliwości, trzeci to fundament lojalności, co również myślę, że jest spontanicznie dosyć proste i zrozumiałe. Jest to naturalne, że oczekujemy od tego, od społeczeństwa, czy społeczeństwo oczekuje od nas, że będziemy lojalni wobec grupy, z którą w jakiś sposób współpracujemy. Jest to zupełnie naturalne. Unikamy ludzi, którzy są nielojalni, którzy nie odpłacają w jakiś sposób adekwatnie za nasze zaangażowanie. Unikamy ludzi, którzy w jakiś sposób, no powiedzmy tak, w ten czy w inny, w mniejszym lub większym kalibrze są zdrajcami, postrzegamy ich jako zdrajców, to znaczy osoby, które nie dotrzymują słowa, które w jakiś sposób nie zachowują tajemnicy. Spontanicznie zupełnie odbieramy taką lojalność jako, powiedzmy, podstawowy właśnie, podstawowy aspekt moralności. Czwarty fundament, który zostaje przytoczony, to fundament autorytetu. Tutaj również to jest bardzo ciekawe wyjaśnienie, które pan Pękala prezentuje. Pokazuje, że faktycznie autorytet jest czymś bardzo głęboko zapisanym, że jest postrzegany, jest, można go znaleźć nawet właśnie w świecie zwierzęcym, a więc nie jest on jakby produktem cywilizacyjnym. Pewne jego formy mogą być później produktem cywilizacyjnym, natomiast sama potrzeba sprawowania pewnej opieki u wszystkich tych istot, które istnieją w jakiś sposób stadnie, które istnieją zbiorowo, po prostu jest naturalna. To jak najbardziej dobrze pasuje do chrześcijańskiej antropologii. Jesteśmy stworzeni jako istoty społeczne, a więc jest to zupełnie stosowne i naturalne, że również na tym poziomie biologicznym, emocjonalnie będziemy odczuwali pewną potrzebę jakiegoś autorytetu, który będzie powstawał właśnie w ten sposób, że mamy w jakiś sposób w jakiejś dziedzinie jakiegoś przywódcę, który również otacza opieką tych, którzy są mu w jakiś sposób powierzeni. I też myślę, że to spontanicznie dobrze odczuwamy, także odczuwamy jako coś zupełnie naturalnego, że przywódca w jakiejś dziedzinie jest ofiarny, także oddaje się właśnie dla tych, którym w jakiś sposób przewodzi, te cnoty przywódcze. Jest to coś, co jest dla nas zupełnie spontanicznie, myślę, że naturalne. Piąty fundament to fundament wolności. To również będzie dla nas chyba po prostu zrozumiałe, to znaczy człowiek zupełnie spontanicznie, emocjonalnie broni się przed przymusem. Szuka jak najwięcej możliwości do samookreślenia, do samozdefiniowania. Jest to dla nas naturalne, spontanicznie, jest to właśnie pewna naturalna tendencja, którą posiadamy. I szósty fundament, któremu pan Pękala poświęca bardzo dużo czasu, bo wymaga on pewnego wyjaśnienia, to jest fundament świętości albo czystości. Jego wyjaśnienie jest dosyć ciekawe. Myślę, że warto je pokrótce przedstawić. Otóż pan Pękala wiąże ten fundament z faktem, że jesteśmy wszystkożerni, co moim zdaniem może być w jakimś sensie słuszne, natomiast niewystarczające moim zdaniem. Należałoby tutaj sięgać głębiej do wyjaśnienia tego fundamentu, ale nie jest to w tej chwili dla nas najważniejsze, żebyśmy zbadali dokładnie skąd się wzięły, czy z czego wynikają dokładnie te fundamenty. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy je zaobserwowali. Fundament świętości albo czystości. Według pana Pękali wynika on z tego, że jako wszystkożercy musimy odczuwać odrazę wobec rzeczy, które moglibyśmy zjeść, aby nam zaszkodziły. I to na tym poziomie biologicznym, tak, w sposób oczywisty, potrzebujemy systemu ochronnego, czyli odrazy. Uczucia odrazy wobec rzeczy, które w jakiś sposób są szkodliwe. I pan Pękala później przenosi to również na wszystkie inne możliwe obszary życia. Mówię, że tam również jest to zauważalne, że człowiek, który postrzega coś jako coś niebezpiecznego, coś, co również na poziomie idei jest w jakiś sposób zagrażające, niebezpieczne, również będzie skłonny, żeby odczuwać odrazę wobec niebezpiecznych idei. Jest to dosyć ciekawie wyjaśnione. Również ten połączenie tej właśnie świętości i czystości, to znaczy pan Pękala wyjaśnia, że
człowiek ze względu na ten poprzedni fundament wolności, który posiada, nie jest skłonny, żeby łatwo poddawać się pod jakieś ograniczenia. Natomiast dzięki temu fundamentowi świętości i czystości jest skłonny, żeby wziąć się w karby, żeby zorganizować się w jakiejś konkretnej i bardzo spójnej grupie. Wskazuje on na bardzo ciekawe eksperymenty dotyczące takich eksperymentalnych komun w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprawdzano motywację i powiedzmy przetrwanie takich komun, to znaczy były takie eksperymentalne grupy, z których niektóre miały motywację religijną, inne miały motywację ściśle świecką i później sprawdzano, ile z nich przetrwało jakiś okres czasu i procent przetrwania w tych wspólnotach, które żyły z jakąś motywacją religijną, był kilkakrotnie wyższy niż w przypadku tych, które tej motywacji nie miały. I co więcej, największy procent przeżywalności takich wspólnot miały te, które stawiały wysokie wymagania wobec swoich członków, a wspólnoty świeckie, tam nie było w ogóle dostrzeganej żadnej zależności pomiędzy, powiedzmy, ilością przykazań, tak w cudzysłowie, czy restrykcji, które są nakładane, a przeżywalnością, trwałością takiej wspólnoty. Czyli wspólnoty z motywacją religijną okazywały się trwalsze, a najtrwalsze spośród nich okazywały się te, które były wymagające. I tutaj pan Szymon Pękala, przytaczając również wiele innych przykładów, wskazuje na to, że najwyraźniej człowiek ma to głęboko w sobie zapisane, że jest skłonny poddać się pod pewne ograniczenia, szczególnie wtedy, kiedy jest to w imię właśnie czegoś wyższego, czegoś świętego. I później, jak się poddaje pod właśnie coś, co postrzega jako wyższe, święte, wtedy jest skłonny nie tylko zachować te ramy, ale również bronić ich, bo nieprzestrzeganie tych zasad jest postrzegane właśnie jako coś nieczystego. I tutaj łączy się niejako ten fundament świętości, czystości z tym fundamentem wolności, w sensie jeden ogranicza drugi, jak również z fundamentem autorytetu. Tak? Ten autorytet, który zostaje sakralizowany, również nabiera zupełnie nowego znaczenia. Bardzo ciekawe przykłady pan Pękala przytacza w swoim materiale, również właśnie przykłady tego, jak bardzo dobrze może ten fundament świętości, czystości zadziałać, wskazują na to, że najprawdopodobniej żaden, powiedzmy, zdesakralizowany świecki sposób organizacji nigdy nie będzie spełniał tej funkcji tak dobrze, jak właśnie ten sakralny. Co jest z punktu widzenia chrześcijańskiej antropologii zrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że skoro jesteśmy tą istotą rozumną, to jesteśmy skłonni do tego, żeby szukać tego ostatecznego odniesienia, szukać odniesienia do tej najwyższej przyczyny, a więc jako istota rozumna jesteśmy skłonni, żeby nie poddawać się tak po prostu pod jakieś takie, powiedzmy, zwykłe, równe nam autorytety, tylko jesteśmy skłonni szukać tego prawdziwego autorytetu. W samej naszej naturze byłoby to zapisane, żeby szukać odniesienia do tego najwyższego bytu. I stąd też jest to dla nas naturalne, że postrzegamy osoby religijne jako skłonne do zachowywania pewnych zasad moralnych. Jest to dla nas zupełnie spontanicznie naturalne, że gdy słyszymy, że ktoś jest ateistą, to mamy zupełnie spontanicznie podejrzenie, że to jest człowiek, który będzie po prostu podążał za tym, co uzna w danym momencie za słuszne. A to niekoniecznie oznacza, że te zasady będą niezmienne, tak? Bo to będą ostatecznie jego własne zasady, które on sobie sam ustanowi. Natomiast właśnie ten człowiek, który uznaje autorytet ponad sobą, a ostatecznie, jako istoty rozumne, potrzebujemy tego autorytetu najwyższego, tego autorytetu, od którego wszystko pochodzi, tego prawdziwego prawodawcy, kogoś, kto naprawdę ma prawo, żeby nam jakieś prawa nadawać, a więc ostatecznie tej pierwszej przyczyny. Dlatego jest to naturalne, że te religijne przepisy są dla nas, powiedzmy, czymś wyjątkowym, niezwykłym i one skłaniają człowieka do dużo większego posłuszeństwa wobec tychże przepisów, do dużo większej karności, co prowadzi również
do tego, że te społeczeństwa są po prostu bardziej trwałe, które są spajane takim sakralnym posłuszeństwem, takim religijnym, powiedzmy w cudzysłowie, rygorem. A więc tych sześć fundamentów, myślę, że jak najbardziej można się tutaj z nimi zgodzić, znaczy są one jak najbardziej zgodne z chrześcijańską, katolicką antropologią. My postrzegalibyśmy je właśnie jako rzeczy, które są zapisane w naszej naturze, czyli takie, które działają już na poziomie emocjonalnym, które sprawiają, że już nasza natura reaguje na bodźce, które w jakoś tych fundamentów dotykają i skłania do tego, żeby oceniać je właśnie pozytywnie albo negatywnie. A więc jeszcze raz fundament troski, sprawiedliwości, lojalności, autorytetu, wolności i ostatni świętości. No i teraz pan Szymon Pękala przechodzi do tego, żeby zwrócić uwagę na to, jak to dzisiaj wygląda. Zwraca on uwagę na to, że rozwój mediów komunikacji sprzyja uszkodzeniu fundamentu lojalności i świętości. Ilość tych bodźców, które przychodzą z całego świata, sprawia, że człowiek może być skłonny do tego, żeby podważyć ten autorytet i świętość, która do tej pory była mu prezentowana. Dużo łatwiej jest dzisiaj to podważyć ze względu na ilość bodźców, które docierają. Człowiek, który przez całe życie słyszał jeden bardzo spójny przekaz, weźmy powiedzmy takiego rycerza w średniowieczu w Polsce w wieku XIII, taki człowiek słyszał bardzo spójny przekaz przez całe swoje życie, stąd jego wizja tego, powiedzmy, świata, społeczeństwa była dosyć prosta, dosyć spójna, dosyć nienaruszalna. Natomiast im więcej bodźców przychodzi, różnorodnych bodźców, no, tym bardziej prostym staje się, żeby w jakimś momencie stwierdzić, że a ja nie, ja jednak decyduję, że co inne będzie dla mnie świętością, coś innego będzie dla mnie tym autorytetem. A więc ten rozwój przesyłu informacji bez wątpienia sprzyja temu, żeby ten fundament lojalności, ten fundament świętości, fundament autorytetu, żeby te fundamenty w jakiś sposób ucierpiały pod wpływem tego przesyłu informacji. Co nie znaczy, że sam w sobie przesył informacji jest zły, po prostu jest to pewna obserwacja, którą należy uczynić. Z kolei rozwój dobrobytu według pana Pękali sprzyja rozwojowi fundamentu troski. To jest ciekawa obserwacja, mianowicie gdy społeczeństwo ma to, czego potrzebuje dla siebie i dla swojej rodziny, to wtedy naturalnie ten fundament troski rozlewa się coraz dalej i człowiek jest skłonny pomagać coraz szerszym grupom osób. I wtedy łatwiej może dostrzec jakieś potrzeby grup, które są gdzieś tam zupełnie na zewnątrz, osób, które są w jakiś sposób uciśnione, które w jakiś sposób są potraktowane niesprawiedliwie. A więc dobrobyt sprzyja z kolei rozwojowi fundamentu troski. Tu już widzimy, myślę, że powoli obraz naszego współczesnego świata. Z jednej strony przesył informacji może zniszczyć albo zaatakować fundamenty lojalności i świętości. Z drugiej strony dobrobyt sprzyja temu fundamentowi troski. A ten fundament troski z kolei również w jakiś sposób rywalizuje z fundamentem lojalności i ewentualnie również świętości, ale przede wszystkim lojalności. Dlaczego? No dlatego, że gdy człowiek jest skłonny, żeby pomagać, to właśnie z czasem może być skłonny, żeby pomagać nie tylko tym, którzy są postrzegani jako moja własna grupa, ale też na zewnątrz. Tak? Stąd może on rywalizować z tym fundamentem lojalności. W swoim materiale pan Szymon Pękala zauważa, czy twierdzi, że te osoby, które bardzo mocno kładą nacisk na fundament troski, to są właśnie te osoby, które będą skłonne do tego, żeby opiekować się wszystkimi, żeby w jakiś sposób zatroszczyć się o wszystkich, tych najbliższych, tych dalszych, o w jakiś sposób właśnie wszystkich. I to bez wątpienia ma wpływ właśnie później na decyzje polityczne, ale też na to, co jest postrzegane jako faktycznie niebezpieczne, a też co jest postrzegane jako święte. Szymon Pękala zauważa, że te osoby, które właśnie na ten fundament kładą nacisk, są to bardzo często osoby, które będą inteligentne. Dlaczego on tak uważa? Dlatego, że to są osoby, które wychodzą jednak poza pewien schemat, to znaczy fundament lojalności to jest ten fundament, który raczej spaja społeczeństwa. Żeby wyjść poza jakiś schemat, potrzeba, znaczy
Łatwiej jest wyjść poza schemat osobie, która jest inteligentna. Taka osoba wtedy dostrzega dużo łatwiej, powiedzmy, coś, co jest nie tak w tym, co w społeczeństwie, w którym funkcjonuje, jest bardziej skłonna do tego, żeby krytycznie podejść do sprawy. Dlatego uważam, że może coś w tym być, że ten fundament troski w jaki sposób łatwiej rozwija się u osób inteligentnych. Później Szymon Pękala zauważy, że takie osoby dosyć naturalnie migrują do większych miast po to, żeby tam szukać, powiedzmy, że środowisk inteligenckich i też takich środowisk, które będą właśnie związane, czy które będą podobnie myślały, jeśli chodzi o ten fundament troski. I pan Pękala uważa, że to jest powód, dlaczego tak bardzo wyraźnie widać również w Polsce różnice w poglądach politycznych pomiędzy ośrodkami wielkomiejskimi, a tymi ośrodkami, które są poza tymi wielkimi miastami. Myślę, że to może być zabrzmieć dla wielu z nas oburzające, jak to ci najbardziej inteligentni, to oni mają właśnie te poglądy i to przecież nieprawda. Myślę, że jest w tym pewien element prawdy, to znaczy na pewno faktycznie większa inteligencja ułatwia wyjście poza pewien schemat, przy czym z czasem schematem może stać się coś innego i później większej inteligencji może wymagać wyjścia z takiego schematu, już powiedzmy właśnie współczesno-inteligenckiego, tak to też może zadziałać w tą stronę, ale zasadniczo może być w tym pewien element prawdy i sam Szymon Pękala zauważa później, żeby to powiedzmy zrównoważyć, że z drugiej strony te osoby, które wykazują szczególnie silny ten fundament troski, że te osoby wykazują również szczególnie silną emocjonalną niechęć wobec tych innych. Powołuje się tutaj na konkretne badania znowu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zostało wykazane, że chociaż chyba na polskie badania też, że te osoby, które powiedzmy są same siebie określają jako progresywne, są dużo bardziej skłonne do pogardzania tymi, które postrzegają jako właśnie zacofane i powiedzmy po prostu osobami konserwatywnymi. Są dużo bardziej skłonne do pogardzania nimi niż osoby, które mają poglądy konserwatywne i gdy one się, gdy te osoby wyrażają się o osobach, o poglądach postępowych, nazwijmy to w ten sposób, ich ocena jest dużo bardziej średnio, tak? Jest dużo bardziej umiarkowana, są dużo mniej skłonni do dehumanizacji takich osób lub w jakiś sposób no właśnie emocjonalnego ich potępiania. No to też jest bardzo ciekawe, skąd to się bierze. Moja teoria, która nie ma intencji, nie ma aspiracji, żeby wyjaśnić całą rzeczywistość, o której tutaj mówimy, ale myślę, że coś może nam wyjaśnić, jest taka, że te osoby, które mają poglądy, powiedzmy, to postępowe, te osoby, które kładą ten nacisk na fundament troski, będą moim zdaniem dużo bardziej skłonne do tego, żeby ulegać pewnej manipulacji. Dlaczego tak uważam? Bo przecież przed chwilą była mowa o tym, że to będą osoby bardziej raczej inteligentne niż mniej inteligentne, natomiast nie zmienia to faktu, że jako osoby, które właśnie gdzieś wywędrują, które porzucają, tak, dla nich fundament lojalności jest dużo mniej istotny, więc mają takie poczucie takiego wyjścia do tego szerokiego świata, to teraz my właśnie wiemy, co to jest, nie to, co ci inni. Tak? Tu już jest pewna skłonność do tego, żeby była tam jakaś pogarda. Z drugiej strony, no te osoby, skoro wyszły już poza jakiś tam schemat, to myślę, że są dużo bardziej skłonne do tego, żeby przyjmować to, co zostanie im powiedziane przez te nowe autorytety. Tak, to jest typowe dla neofitów, dla tych, którzy zmieniają swoje poglądy. Oni są zwykle skłonni do tego, żeby przyjmować jeszcze bardziej radykalne poglądy niż ci, którzy już od dawna je mają i przyjmować je jakby z całą taką emocjonalną, z całym takim emocjonalnym impetem. I myślę, że to może być powód, dlaczego te osoby dużo emocjonalniej podchodzą do
powiedzmy, oceny tej drugiej strony i dlaczego też wcale nie widać później w takim ostatecznym rozrachunku tej inteligencji, która gdzieś tam w badaniach ponoć wychodzi. Bo ta emocjonalność, no ona po prostu sprawia, że człowiek zachowuje się nieracjonalnie, a więc nawet jeśli jest inteligentny, to zachowuje się w sposób właśnie szokujący, dziwny. I myślę, że to może być wyjaśnienie tego, co widzimy dosyć często, że ludzie bardzo utytułowani, ludzie z naukowymi tytułami, z naukową karierą, zachowują się właśnie w sposób szokujący dla, powiedzmy, przeciętnego widza, to znaczy zachowują się w sposób emocjonalny, w sposób pełen pogardy właśnie dla tych innych. Myślę, że to może być trochę taki, powiedzmy, neoficki zapał, który taki neoficki zapał czasami może potrwać całe życie. To znaczy neoficki w sensie człowieka, który porzucił coś i myśli, że teraz znalazł prawdę i teraz łyka emocjonalnie tą w cudzysłowie prawdę, to co znalazł tak mocno, jak tylko potrafi, angażuje się całą swoją siłą właśnie w to. Jednocześnie właśnie przez to, że jest to emocjonalne, brakuje w tym pewnego, no, tego elementu racjonalności. W kontekście inteligencji i tych poglądów politycznych też pada tam ciekawe spostrzeżenie pana Pengali, mianowicie, że osoby najbardziej inteligentne i z najmniejszą empatią, czyli z najmniejszym przywiązywaniem wagi do fundamentu troski, to są osoby wolnościowe. I myślę, że to jest słuszna obserwacja. Osoby, które bardzo dobrze dostrzegają różne błędy różnych systemów i dlatego są bardzo skłonne do tego, żeby się odsuwać od różnych systemów, właśnie kładą nacisk na wolność, na tą wolność jednostki, która sama powinna zdecydować, co i jak zrobić. Jednocześnie to są bardzo często jednostki pozbawione tego, czy z bardzo słabo rozwiniętym tym fundamentem troski, czyli osoby często o takich poglądach właśnie wręcz darwinistycznych, jeśli chodzi o społeczeństwo, to znaczy jeśli ktoś nie potrafi się utrzymać, to jest już tylko i wyłącznie jego problem. Jest to ciekawa uwaga w kontekście tej, powiedzmy, tego intelektu, to znaczy na pewno nie można tak powiedzieć, że tak po prostu osoby bardziej inteligentne zawsze będą miały bardziej rozwinięty fundament troski, osoby mniej inteligentne zawsze będą miały bardziej rozwinięty fundament lojalności. To może się bardzo różnie rozkładać, natomiast według Szymona Pękali, a mi wydaje się to dosyć możliwe, jest tak, że wyższa inteligencja sprzyja temu, żeby raczej kłaść nacisk na fundament troski niż na fundament lojalności. Może tak być, no, też nie mam absolutnej pewności, ale wydaje mi się, że jest to, powiedzmy, jeden z takich aspektów, jedna ze zmiennych, która może mieć wpływ na to, kto do czego będzie się czuł bardziej pociągnięty. Pan Pękala odnosi to również do religijności i uważa, że spadek religijności w sensie przynależności do jakiejś zorganizowanej religii również jest związany ze wzrostem IQ. I wydaje mi się, że jest to daleko idący wniosek, ale jednak jako jakąś zmienną można to potraktować. To znaczy człowiek, który jest bardziej inteligentny, siłą rzeczy jest bardziej krytyczny również. A więc może to w jakiś sposób sprawiać, że ze wzrostem inteligencji człowiek zaczyna bardziej poddawać wątpliwość rzeczy, które są prezentowane przez jakiś system wierzeń, taki uporządkowany system wierzeń. A więc wraz ze wzrostem inteligencji może wzrastać faktycznie procent osób, które będą poddawały wątpliwość to, co jest prezentowane. Oczywiście w ostatecznym rozrachunku wyższy iloraz inteligencji powinien sprzyjać temu, żeby znaleźć prawdę. Natomiast wtedy mówimy już o prawdziwej religii i o tym, że człowiek, który ma wyższy iloraz inteligencji, powinien rozpoznać tą prawdziwą religię i to powinno sprzyjać prawdzie i to faktycznie będzie sprzyjać prawdzie. Natomiast prawdzie tak, ale nie będzie sprzyjać wyższej roli inteligencji temu, żeby tak po prostu, powiedzmy, bezrefleksyjnie pozostawać w jakimś systemie. I bez wątpienia bardzo wielu ludzi na przestrzeni wieków i kiedyś i dzisiaj bezrefleksyjnie pozostaje po prostu w systemie wierzeń, który zastała, tak, w którym się ten człowiek urodził.
Oczywiście, mówiłem już o tym w moich materiałach, że człowiek, który bezrefleksyjnie do tego podchodzi, może się okazać, że w ogóle nie ma cnoty wiary, bo wiara oznacza, że ja uznaję za prawdziwe to, co Pan Bóg objawił, a Kościół mi do wierzenia podał. Uznaję to za prawdziwe. A więc jeśli ja w ogóle nie uznałem tego za prawdziwe, tylko tak sobie żyję z nawyku, tak, bo po prostu w takim systemie się urodziłem i tak sobie zgodnie z tymi zasadami żyję, to taki człowiek, pomimo tego, że być może na zewnątrz spełnia wszystkie wymogi, to tak naprawdę nie ma cnoty wiary. A więc bez wątpienia wyższe IQ będzie sprzyjało temu, żeby poznać prawdę, ale może faktycznie odciągać człowieka od tego, że człowiek tak bezrefleksyjnie po prostu podąża za tym, co zostało mu przekazane. Jeśli chodzi o fundament świętości, to tutaj również jest bardzo ważne spostrzeżenie w materiale na kanale Wojna Idei. Mianowicie, fundament świętości zawsze jest w człowieku, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie. A więc również ci ludzie, którzy porzucili jakiś zastany system wierzeń, oni również będą mieli swój nowy system świętości. I nie przez przypadek, tak, dla tego pokroju ludzi, na przykład ekologia staje się czymś świętym. Tak, nie przez przypadek tam jakby krytyka, powiedzmy, tych kwestii ekologicznych, ona tam spotyka się z emocjonalnym, z niezwykle emocjonalnym, czasami nienawistną wręcz reakcją. Dlaczego? No właśnie dlatego, że to jest dla nich świętość. Tak? Człowiek, który porzuca jakiś system religijny, siłą rzeczy będzie znajdzie sobie nowy system świętości. To on może być zupełnie świecki, on może być inny, nowy, religijny i może być zarówno prawdziwy, jak i nieprawdziwy. W sensie człowiek, który porzucił islam ze względu na własną refleksję i później staje się katolikiem, on przyjmuje nowy system świętości i znajduje prawdę, a więc znajduje ten prawdziwy system świętości. Tak, no ale może to też pójść zupełnie w drugą stronę. Kulturowy katolik porzuca wiarę ze względu właśnie na jakąś refleksję. Widzi, że a to, w co ja wierzyłem, to tak naprawdę w ogóle nie ma sensu, dlatego że jego wiara faktycznie nie miała sensu, bo nie była wiarą katolicką, tylko była jakimś takim zbiorem, powiedzmy, bezrefleksyjnych zwyczajów i nie miało to wiele wspólnego z prawdą. Oczywiście, że tak może być. Człowiek, który jest wychowany w katolickim społeczeństwie, może mieć mimo wszystko w głowie jego ta wiara może być głęboko nieprawdziwa i niestety, no może się to zdarzyć, że człowiek zamiast znaleźć tą prawdę, którą ma niedaleko, porzuca ten system wierzeń, który wydaje mu się, że jest nieprawdziwy i przyjmuje właśnie jakiś nowy świecki system wierzeń, na przykład właśnie taki, w którym ekologia jest najwyższą świętością albo gender jest najwyższą świętością i no taki człowiek później będzie właśnie reagował na krytykę tych rzeczy jako na atak na najwyższe świętości. No i tutaj Pan Pękala dochodzi do jakby sedna swojego materiału, to znaczy zwraca on na to uwagę, że to jest powód, dlaczego społeczeństwa tak bardzo są teraz podzielone. Różne świętości, które te społeczeństwa w sobie obrały. Ta cała droga, którą przeszliśmy jako społeczeństwa, sprawiła, że fundament troski stał się no, wysoce, powiedzmy, rozwinięty, urósł w randze. Fundament lojalności natomiast stracił na wadze i teraz mamy w społeczeństwie jedną grupę, która właśnie, którą określam tak ogólnie jako tą postępową, to jest ta grupa, u której fundament troski odgrywa najważniejszą rolę i tam przybiera to bardzo różne formy i tą grupę, która pozostaje niejako przy fundamencie lojalności, która pozostaje w ten sposób, powiedzmy, przy tym, co jest u nas tą tradycją szeroko pojętą i te dwie grupy coraz bardziej się od siebie oddalają, bo inne rzeczy uważają za rzeczy święte. No i na tym mniej więcej kończy się materiał pana Pękali i moim zdaniem to są słuszne spostrzeżenia, ale nie można ich zostawić tylko na tym poziomie. Moim zdaniem koniecznie trzeba do nich dopowiedzieć kilka spraw. Mianowicie zacznijmy od tego, że mamy przede wszystkim rozum. A więc te wszystkie fundamenty, o których mówiliśmy, one są na poziomie emocjonalnym, ewidentnie zupełnie naturalne, spontaniczne reakcje. Mamy rozum i to rozum powinien nami kierować. A więc to rozum powinien sprawiać, że człowiek
uczy się używać odpowiednio tych fundamentów, czyli tych naturalnych skłonności, to rozum powinien sprawić, że wiemy, kiedy użyć tej naturalnej skłonności do troski, kiedy należy faktycznie tym uczuciom pozwolić działać, a kiedy należy zadziałać zgodnie ze sprawiedliwością, to znaczy zawsze należy zadziałać zgodnie ze sprawiedliwością, ale w którym momencie ta sprawiedliwość powinna sprawić, że komuś stawiamy w jakiś sposób opór, tak? Pokonując niejako ten fundament troski, to roztropność, a więc to rozum powinien nami kierować i wtedy, gdy rozum nami kieruje, wtedy możemy również ostatecznie się dogadać w tym sensie, że jeśli potrafimy dostrzec, aha, takie i takie rzeczy na poziomie emocjonalnym nami kierują. Jeśli potrafimy dostrzec, że ta strona, ona nie jest po prostu zdeprawowana ze swojej z gruntu i po prostu jest sama w sobie zła, tylko te osoby mają takie i takie poglądy ze względu na mnóstwo różnych czynników, które wpłynęły na to, że u nich te pewne fundamenty tej naszej moralności są dużo bardziej rozwinięte, a inne z kolei zostały, powiedzmy, gdzieś tam zepchnięte na drugi plan. Gdy w ten sposób wzajemnie siebie zrozumiemy, to wtedy możemy wejść na ten poziom racjonalny i wzajemnie na tym poziomie racjonalnym ze sobą dyskutować, kiedy należy użyć raczej tej troski, kiedy należy użyć raczej tej sprawiedliwości, dlaczego potrzebujemy tego fundamentu lojalności i kiedy dokładnie potrzebujemy tego fundamentu troski. Dopiero wtedy, gdy wejdziemy na ten poziom racjonalny, możemy faktycznie ze sobą dyskutować i ostatecznie też się dogadać. Dopiero wtedy faktycznie rozmowa ma sens i ostateczne, powiedzmy, że pojednanie może być realne. Natomiast oczywiście nie może to się zdarzyć tak długo, jak po prostu nawzajem te dwie strony postrzegają się jako złoczyńców i w ogóle ludzi w jakiś sposób wypaczonych. Oczywiście, że są ludzie wypaczeni, oczywiście, że są ludzie, którzy są głęboko niemoralni i są tak bardzo wypaczeni moralnie, że ich obecność w społeczeństwie jest w jakiś sposób szkodliwa. Oczywiście, że takie jednostki się zdarzają, natomiast nie należy tak postrzegać jakby całych grup, wszyscy, którzy mają, powiedzmy, tak poglądy właśnie bardziej konserwatywne albo bardziej progresywne, to oni na pewno są całkowicie zdeprawowani. Oczywiście, że tak nie jest. Oczywiście, że powinniśmy w trosce o dobro naszego państwa, w trosce o dobro naszego narodu, powinniśmy potrafić wejść na tą przestrzeń, na tą płaszczyznę rozumu, potrafić dostrzec, dlaczego dla jednych pewne rzeczy są ważniejsze, a dla innych inne rzeczy są ważniejsze i powinniśmy na poziomie rozumowym znaleźć to, co faktycznie jest w danej sytuacji optymalne. Kiedy należy zastosować fundament troski, kiedy należy zastosować ten fundament sprawiedliwości. I oczywiście, że na tym poziomie rozumowym jesteśmy w domu, w sensie Kościół jest w domu, dlatego że jeśli człowiek wejdzie na ten poziom rozumowy, to już jest na prostej drodze, żeby poznać Pana Boga. Gdy człowiek wchodzi na ten poziom rozumu, gdy właśnie racjonalnie się zastanawia nad tymi fundamentami, czyli racjonalnie zastanawia się nad moralnością, to oczywiście, że my jesteśmy wtedy na naszym polu. My, mam na myśli Kościół, bo wtedy jesteśmy na polu prawdy. To rozum poznaje prawdę. I dlatego to jest najprostsza droga do prawdy. Próbowanie wprowadzania ludzi na ten poziom racjonalny, próbowanie wciąż na nowo wyprowadzania ludzi z tej emocjonalności, z tych emocjonalnych konfliktów. Dlatego uważam, że ten materiał pana Pękali jest niezwykle dobry, niezwykle potrzebny, pomimo tego, że być może gdy człowiek tak po prostu go ogląda, to może mu się wydawać, że to jest w jakiś sposób czasami właśnie niepobożne, to ostatecznie ten przekaz jest ostatecznie niezwykle pobożny, to znaczy wyjście poza te emocjonalne konflikty, zrozumienie, dlaczego dla kogoś emocjonalnie coś będzie straszne, a coś innego będzie święte, a dla kogoś innego zupełnie inaczej. Zrozumienie tego pozwala na racjonalną weryfikację tego, rozważenie tego, a człowiek, który to robi, już jest na prostej drodze do poznania Pana Boga, do poznania prawdy, do poznania Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Dlatego zły duch robi wszystko, żebyśmy my nigdy nie wychodzili poza ten poziom emocjonalny. Dlatego on chce rewolucji, bo rewolucja to jest właśnie to, pompowanie takich emocjonalnych konfliktów, napędzanie tych emocji, nienawiści, żeby tylko ludzie swojego rozumu nie używali, bo on doskonale wie, że rozum jest zawsze skłonny do tego, żeby Pana Boga szukać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.